Ubolewanie z powodu śmierci Andrzeja Wajdy wyraził dziś podczas konferencji prasowej Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Włodarz przypomniał związki sławnego reżysera z miastem. Andrzej Wajda był honorowym obywatelem Suwałk i laureatem honorowej włóczni Jadźwingów. W wyborach parlamentarnych do Senatu 4 czerwca 1989 roku zdobył mandat z okręgu wyborczego obejmującego województwo suwalskie. Ostatni raz gościł w Suwałkach w czerwcu tego roku, kiedy to między innymi spotkał się z mieszkańcami i odwiedził dom, w którym spędził dzieciństwo. Ja miałem okazję pana Andrzeja tak naprawdę teraz lepiej poznać. Wcześniejsze nasze kontakty były dość ograniczone w czasie. I bardzo taki ciepły, starszy, serdeczny, otwarty człowiek, z którym można było na różne tematy rozmawiać. I nie ulega wątpliwości, że był wielkim ambasadorem naszego miasta, mimo tego, że bardzo rzadko tutaj bywał, ale też takie pozytywne słowa, które tutaj będąc w Suwałkach skierował z tego pobytu. To, że całkowicie te nasze miasto jest inne, chociaż 5 lat wcześniej był też w Suwałkach, to zawsze właśnie nas buduje, cieszy, raduje i szkoda, że właśnie tego typu wielcy ludzie odchodzą. Wielki patriota to był człowiek, któremu leżało na sercu dobro naszej ojczyzny, przecież funkcjonował w Solidarności, startował tutaj 4 czerwca 1989 roku w tych pierwszych wolnych, może nie do końca wolnych wyborach. Jednocześnie Czesław Renkiewicz zapowiedział udział miejskiej delegacji w uroczystościach pogrzebowych artysty, które najprawdopodobniej odbędą się we wtorek w Krakowie. Ponadto jeszcze dziś w ratuszu zostanie wyłożona księga kondolencyjna. Wygląda na to, że ceremonie pogrzebowe będzie miała miejsce w Krakowie przyszły wtorek. Udamy się delegacją z miasta, oczywiście poczet sztandarowy, straż miejska. No, musimy oddać cześć właśnie panu Andrzejowi i będziemy aktywnie uczestniczyli. Zdaję sobie sprawę, że będzie to olbrzymia ceremonia pogrzebowa, także, ale nie może miasta tam zabraknąć. Prezydent zapowiedział też, że miasto rozważy formę upamiętnienia urodzonego w Suwałkach artysty. Włodarz wymienia tutaj takie formy jak nazwę ulicy, budowę ławeczki, pomnik lub wyeksponowanie autografu reżysera. Pamiętacie państwo, była taka koncepcja, żeby ten jego słynny podpis, autograf, taki w zasadzie podpis, gdzieś tam usytuować w przestrzeni miejskiej i trzeba będzie wrócić do tego, w jaki sposób zaakcentujemy to wybitną postać w przestrzeni miejskiej. Czy to ulica, czy to właśnie, nie wiem, czy ławeczka jakaś, czy może z kamerą, to, nie wiem, to tutaj pomysłów może być bardzo wiele, ale na pewno do tego tematu wkrótce trzeba wrócić.